On this cold December day, we are on our merry way, riding along, just singing a song, barreling through the snow. Bells are jingling, snowflakes tingling. Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym vlogmasie. Już ostatnim niestety. Jesteśmy z Niko na spacerze. Zobaczcie, jak u nas przymroziło troszeczkę. Niko tam z przodu jedzie na rowerze. Jedziemy do przedszkola odebrać prezent. Niko przed świętami nie chodził do przedszkola, bo był chory. Nadal trochę kaszle, ale ogólnie jest spoko. Natomiast pani pytała, czy przyjdziemy, żeby odebrać prezent, który dzieci mają dla Niko, więc stwierdziliśmy, że przyjdziemy dzisiaj, mimo że mamy mnóstwo roboty, bo będziemy piec ciasto, muszę pakować walizki, to stwierdziliśmy, że jest taka piękna pogoda, robi się nawet błękitne niebo nade mną. Ostatnio było bez przerwy paskudnie, dzisiaj jest ładnie, więc wyszliśmy się przewietrzyć. Filip został z Aleksem w domu, już nie chcieliśmy go brać, bo jest tak lodowato. Co prawda tylko chyba minus 3, ale mimo wszystko no, nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich temperatur, bo ogólnie jakoś tak niespecjalnie zima przez ostatnie lata u nas była, raczej było dosyć ciepło, jak na właśnie ten taki czas zimowy, więc no, pierwszy raz jest od długiego czasu tak naprawdę zimno, więc korzystamy, że jest piękna pogoda. Odezwiemy się do was, jak już przyjdziemy do domu. A jak ładnie. Otwarliśmy przed chwilą prezenty z przedszkola. Niko dostał jedną kartkę, którą robiły dzieci i tutaj jedną kartkę z życzeniami od naszych pań z grupy. Tutaj słodycze. Niko już się mi tutaj czai, bo by chciały dostać jeszcze jedną czekoladkę. Już jedną przed chwilą dostał. I teraz nie odpuści. Chciałby dostać kolejną. I Niko dostał takiego jeszcze trolla, taką przypinkę. Przypniemy do plecaka Niko tego trolla? Nie? A co będziemy z tym trolem robić? Zostawimy go w domu? Nie? To... A na lodówkę byś chciał przyczepić? No, te dwie kartki zaraz przyczepię na lodówkę i pokażę wam, bo dostałam ostatnio, tak tu się słyszy bluza od Aleksa, dostałam ostatnio kartki, wam chciałam pokazać. Przyszła od Angeliki, mówiłam wam w ostatnim vlogmasie kartka, ale ostatnio ze skrzynki też taką piękną kartkę z Holandii od Marysi mojej Wicki, Aleks wyciągnął. Dziękujemy Marysiu serdecznie za kartkę i fajnie, że życzenia też po angielsku, że Aleks mógł sobie przeczytać, bardzo nam jest miło, dziękuję serdecznie, więc tutaj też kartki od mojej, od moich dziadków, od mojej cioci z wujkiem, więc bardzo serdecznie dziękujemy. No ja jestem zła, że mi się nie udało w tym roku wysłać. Powiem wam tak, Niko był dwa dni zdrowy, dzisiaj znowu jest kaszel, więc no nie ma wesoło. Więc takie kartki dostaliśmy, ja się zabieram za robotę. Jeszcze byś chciał lizaka, Niko, ale to potem, dobra? Najpierw zrobimy obiad, ja potem tutaj mam do ściągnięcia ostatnie pranie, które udało mi się zrobić przed urlopem, ale najpierw to w ogóle muszę się zabrać za pieczenie. Ja przed chwilą wymieszałam sobie w Lidlu mięsie wszystkie składniki na piernik. Jest już w piekarniku, piecze się, za chwilę nawet chyba już jest koniec, nie wiem, nie widzę tam dokładnie. W każdym razie robiłam znowu pomidorowy piernik z jadłonomi. To jest sztos, odkrycie moje tamtego roku. Wyszedł tak genialny, że robiłam go ponownie tuż przed samą Wigilią, żeby jeszcze go mieć na święta. Więc dwa razy go piekłam i stwierdziliśmy z Aleksem, że to będzie nasza nowa świąteczna tradycja, bo wyszedł przepyszny. Więc mimo, że wyjedziemy jutro do Polski, to dzisiaj właśnie go upiekłam ponownie i po prostu pojedzie z nami. Jestem ciekawa, jak mojej rodzinie będą smakować te właśnie dwie rzeczy, bo piekliśmy kilka dni temu pierniczki z Niko, również wegańskie, no i właśnie dzisiaj ten piernik, więc myślę, że moja rodzina nigdy takich wegańskich wypieków nie próbowała, więc jestem ciekawa ich reakcji. Mam nadzieję, że będzie smakować. No ja uważam, że piernik pomidorowy jest genialny. Pamiętam, że w tamtym roku wasze zdania były podzielone. Nie do końca niektórzy z was byli przekonani, jak może smakować to ciasto. Czy nie jest przypadkiem właśnie pomidorowy, czy tych pomidorów nie czuć? Nie czuć ich kompletnie. Jeżeli po prostu lubicie ciasta korzenne, to ten piernik jest genialny, bo właśnie czuć te przyprawy korzenne, a nie pomidor, który jest w środku i dodaje się też do przepisu banana. Moim zdaniem odrobinę go czuć, ale naprawdę odrobinę. Więc tak.
Niko coś tam odpala, jakieś filmy na YouTubie, nie wiem jak mu się to udało. Te, widzę, że moje dziecko już ogarnia lepiej YouTuba ode mnie, więc ja kończę, idę skontrolować, co on tam w jadalni robi. No i cóż, pokażę wam potem, jak ten piernik wyszedł. Pokażę wam, kochani, worki, na które się zdecydowaliśmy w tym roku. Zawsze moja rodzina pakowała prezenty w takie tradycyjne papierowe torebki. Ja w tamtym roku pakowałam w szary papier, czy brązowy papier. Zawiązywałam sznureczek jutowy w formie kokardki. No i wiecie, niby to jest zero waste, ten papier można próbować jakoś inaczej wykorzystać. Natomiast mimo wszystko, no nie zawsze jest możliwość, żeby go wykorzystać. I w tym roku się Niko, ty się ekscytujesz. W tym roku zdecydowałam się na wielorazowe rozwiązanie i zamówiłam sobie na Allegro takie worki, jak widzicie. To są worki też jutowe. Natomiast to są worki, które możecie latami używać. Czemu nie umiem na to nacisnąć? O co chodzi? Coś, mój komputer się teraz zwiesił. Te woreczki są razem ze sznurkiem, więc można je bez problemu zawiązać w ten sposób. Na Allegro jest mnóstwo aukcji z takimi workami. Jeżeli nie chcecie tradycyjnych, właśnie w takim kolorze, to są jakieś tam czerwone i tak dalej. To jest, zobaczcie, tak one wyglądają. I to jest naprawdę fajna opcja, jeżeli szukacie czegoś wielorazowego, co możecie w kolejnych latach wykorzystać. O, ten jest fajny. Ten mi się podoba. Merry Christmas. Rozmiarów też jest mnóstwo. Zobaczcie, 80 na 50, 45 na 40, taki mniejszy. O, ten czerwony Merry Christmas jest też fajny. Cena może naraz jest duża, no bo dać 20 czy tam 25 zł za taki worek, no to to jest sporo, ale jeżeli będziecie przez następne, nie wiem, 5-10 lat korzystać z takiego worka, no to wam się szybko po prostu ta kropota zwróci, no bo nie oszukujmy się, takie papierowe torebki też przynajmniej 5 zł trzeba liczyć. I to nie wiem, czy za te duże, czy za takie mniejsze, więc no mimo wszystko też cena jest wysoka. No a tutaj macie coś, co jest wielorazowego, co posłuży wam latami, co się nie zniszczy tak szybko jak papier, więc myślę, że całkiem fajna opcja. Pokażę wam szybko, jak wyszedł piernik. On się jeszcze tutaj studzi w piekarniku. Chwilkę, zaraz go będę wyciągać. Ładnie urósł, tak urósł, że pękł na środku, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Na pewno wyszedł pyszny. Powiem wam, kochani, że już się robi ciemno, ja powoli opadam z sił, a jeszcze mnóstwo roboty przede mną. Przed chwilą spakowałam moich chłopców, co było niezłym wyczynem, bo Niko mi ciągle przeszkadzał. On jest teraz na etapie, że musi wszystko zobaczyć, wszystko dotknąć, ciągle mnie wołał i tak dalej, więc no trochę się nabiegałam, trochę się narobiłam, ale udało się, chłopcy spakowani. A teraz zabieram się za szafę za mną, czyli będę szukać swoich rzeczy. Aleks mi już swoje rzeczy przygotował. Chłopców spakowałam do średniej walizki, bo mamy tak naprawdę w domu jedną średnią i dwie takie malutkie, no te takie, które się nadają do bagażu podręcznego. Więc ja liczę, że my się z Aleksem do tej jednej malutkiej spakujemy. No i cóż. I chyba nic więcej nie będę musiała brać dodatkowo. Czasami się zdarza tak, że mamy więcej rzeczy i kosmetyczkę, mam taką, no, która troszeczkę wygląda jak torebka, więc biorę ją za uchwyt jako dodatkowa sztuka bagażu, a wolałabym tego tym razem uniknąć, tylko żebyśmy jechali z dwoma walizkami. Nie wiem, zobaczymy. W ogóle powiem wam szczerze, że jestem obecnie z mojej szafy bardzo zadowolona. Kupiłam ostatnio trochę rzeczy na Vinted, widzieliście w dwóch holach, jeśli nie, to zostawię wam linki pod tym filmem. I tak sobie pomyślałam, że teraz tak naprawdę oprócz kilku t-shirtów, bo w t-shirtach czy na długi rękaw, tak jak teraz, czy na krótki, chodzę praktycznie cały rok, to tak naprawdę nic więcej nie potrzebuję. I pomyślałam sobie, że może chcielibyście zobaczyć film z organizacją mojej szafy, żebym wam trochę więcej poopowiadała właśnie o mojej szafie kapsułowej i minimalistycznej, czyli jak wybieram ubrania, żeby nie mieć ich dużo, żeby ze sobą pasowały, na jakie materiały stawiam. Dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego, żeby wam trochę tutaj pokazać. Tutaj u góry mam na wieszakach, z drugiej strony tak samo. No i cóż, czekam na wasze komentarze, a ja się sama zabieram właśnie za wybranie dosłownie kilku rzeczy. Jedziemy na tydzień z hakiem, tydzień i dwa dni, tydzień i jeden dzień, jakoś tak. Bardzo szybko wracamy, niestety z powrotem, bo Alex musi również wracać do pracy, nie ma takiego długiego urlopu, więc na szczęście nie muszę zabrać zbyt wielu rzeczy, więc myślę, że szybko nas
spakuję i będę mieć już w tej kwestii dzisiaj wolne. My się z Filipem ukryliśmy tutaj w sypialni, ja nas z Aleksem spakowałam. Poszło nawet gładko, bo mamy mało rzeczy, więc poszło raz, dwa. I teraz Niko słucha takich dziecięcych bajek, więc tutaj przymknęłam, żeby nie przeszkadzał, jak będę mówić. On sobie tam fajnie przepędza czas, Aleks akurat je obiad, a my właśnie tutaj z Filipem. Nie? Też fajnie spędzamy czas. Filipa interesuje tutaj obok walizka, więc cały czas tam zerka i się bawi kółkiem. W każdym razie ja się chciałam na dzisiaj już z wami pożegnać w tym ostatnim vlogmasie. Co tam chcesz powiedzieć, Filip? Fajne kółko, nie? Kręci się, tak, widzę. Fajnie kręcisz. Podoba mi się. Teraz się kamera zainteresowała? No, w każdym razie mam nadzieję, że fajnie spędziliście z nami czas przez te kilka vlogmasów. Ja bym chciała w imieniu swoim, ale też całej mojej rodzinki życzyć wam spokojnych, przede wszystkim też zdrowych, szczególnie teraz w czasie pandemii, świąt. Żebyście spędzili czas tak jak chcecie, żeby było na luzie, spokojnie, bez żadnych zmartwień, żebyście weszli w nowy rok z entuzjazmem i z taką myślą, że przyszły rok będzie lepszy od poprzedniego. Chciałabym też wam serdecznie podziękować za ten rok, że byliście ze mną, że mnie wspieraliście, za wszystkie wasze komentarze, za wszystkie wasze rady, za to, że tworzymy taką fajną społeczność, za tą waszą taką pozytywną energię. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Więc mam nadzieję, że widzimy się w styczniu znowu na kanale. Ja nie ukrywam, że chciałabym jeszcze jutro, tuż przed wyjazdem, nagrać dla was odcinek na temat minimalizmu, bo mam fajny pomysł, który może uda się i wam wprowadzić w życie, więc możliwe, że jak chłopcy mi pozwolą, to będę jeszcze jutro nagrywać dla was odcinek, który się pojawi 30 stycznia, więc no zobaczymy. Jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że mi się uda. Jeśli tak, to będziemy się widzieć jeszcze w tym roku. Ja się żegnam, mam nadzieję, że fajnie spędziliście z nami czas. Życzę wam jeszcze raz wszystkiego dobrego na te święta i na nadchodzący nowy rok. Ściskam, pozdrawiam, buziaki, pa pa.